Dobry wieczór Państwu. 11 wydanie magazynu Gol. Rozpoczęliśmy bramką Romana Koseckiego z meczu Polska-Izrael. Zwycięstwo wprawiło kibiców w świetne nastroje, ale z międzynarodowych aren czas powrócić na krajowe boiska. Półfinały Pucharu Polski, 26. kolejka Ekstraklasy i jak zwykle zmiany trenerów. Zaczynamy od Pucharów Polski. Pierwszy w lidze Legia łatwo ograła przedostatni ruch 3-1. Pierwszego gola dla wojskowych zdobył grający z dziesiątką Mandziejewicz. Koszulka z tym numerem, noszona niegdyś w Legii przez Dejnę, Koseckiego czy Kowalczyka, stała się ostatnio w Legii koszulką przechodnią. Wkładaną przez rezerwowych. Więcej szacunku dla tradycji, panowie legioniści. Największymi przegranymi obecnego sezonu są trenerzy i piłkarze Lecha. Przed rundą wiosenną Romuald Szukiełowicz zapowiadał walkę o czołowe lokaty w lidze i Puchar Polski. Ani jedno, ani drugie. W lidze 7 punktów w 9 meczach, w pucharze porażka na własnym boisku, rzutami karnymi z GKS-em Katowice. Zostaje panom jeszcze Puchar Lata. W wielkim finale 18 czerwca w Warszawie zagrają Legia i GKS. Piłkarze stołeczni bronić będą trofeum zdobytego przed rokiem. Finał jednak dopiero za miesiąc. Wcześniej decydujące rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. Zapraszamy na boisko lidera. Przed meczem Legii z Pogonią warszawscy kibice podziękowali prezesowi sekcji Januszowi Romanowskiemu za głównie finansową opiekę nad zespołem wojskowych. Niestety zarówno piłkarze, jak i kibice nie dostosowali się do swoją postawą do uroczystego nastroju. Miejscowi fani dali kolejny popis chamstwa, wszczynając burdy z policją. Natomiast piłkarze nie potrafili sforsować dobrze grającej defensywy Pogoni. Dobrze pilnowani podbrożny i Pisz nie zagrozili bramce Radosława Majdana. Wielką ochotę do gry wykazywał natomiast Tomasz Unton, którego nie dostrzegali jednak partnerzy z drużyny. Szkoda, gdyż kilkoma akcjami wychowany gdańskiej Lechii udowodnił, że posiada papiery na granie. Najlepszej sytuacji nie wykorzystał Leszek Pisz, którego strzał w znakomitym stylu obronił Majdan. Piłkarze Pogoni, broniący się praktycznie całą drużyną, nie tylko nie stworzyli w pierwszej połowie żadnej sytuacji podbramkowej, ale mieli kłopoty, by przedostać się na pole karne warszawskiej drużyny. No, pierwsza połowa meczu, no, nic specjalnego się nie działo. Oczywiście lekka przewaga Legii, dwie sytuacje bramkowe. No, wydaje mi się, że chyba gra się układa pod koncepcję Pogoni, ponieważ bardzo zagęścili swoją strefę boiska i jak na razie bardzo trudno Legii przejść do groźnych sytuacji. Te dwie sytuacje, które Legia stworzyła, to w zasadzie wszystko na co było ich stać w pierwszej połowie. No ja myślę, że Pogoń przyjechała z zamiarem wywiesienia przynajmniej jednego punktu i konsekwentnie, zresztą widać po to ich grze, postacie piłki, praktycznie wszyscy na swoją połowę, nawet nie na swoją, ale nawet na te 40 metr od swojej bramki zagęszczają środek, wie pan. I wygląda na dzień dzisiejszy bardzo dobrze, a Legia troszeczkę tą połówkę pierwszą przespała. W drugiej połowie ataki Legii przyniosły powodzenie w 63 minucie. Po dośrodkowaniu Pisza z rzutu wolnego celnym strzałem popisał się Krzysztof Ratajczyk, dla którego było to dopiero drugie trafienie w lidze. Kilka minut później nie tylko mogło, ale powinno być 2-0. Jednak wprowadzony w drugiej połowie Adam Fedoruk fatalnie przestrzelił. Piłkarski banał, iż niewykorzystane sytuacje się mszczą, po raz kolejny sprawdził się w 80. minucie. Pierwsza z prawdziwego zdarzenia kontra Pogoni przyniosła powodzenie. Strzał Marcina Kaczmarka Robakiewicz wprawdzie odbił, ale wobec dobitki Dymkowskiego był już bezradny. Kiedy po pięknej akcji Zielińskiego z Piszem Marcin Mięciel strzelił wysoko nad bramką Portowców, wydawało się, że Legia straci pierwszy w tym sezonie punkt na własnym boisku. W ostatniej minucie spotkania za ewidentne zagranie ręką przed polem karnym sędzia Marek Kowalczyk podyktował rzut wolny. Leszek Pisz, etatowy zwycięzca konkursów na bramkę kolejki, tym strzałem zapewnił Legii 2 punkty, a sobie kolejny triumf w naszym plebiscycie. Zwycięstwo nad Pogonią to 48. ligowy mecz Legii bez porażki. Kto zatrzyma Legię? W sobotę przed szansą stanie Górnik Zabrze. Ale rekordy bije nie tylko Legia. Nadal niepokonani tej wiosny są piłkarze Zagłębia. W minioną sobotę lubinianie gościli Lecha. Oba zespoły myślą o pucharze UEFA.
Piłkarze Zagłębia Lubin są rewelacją wiosennej rundy rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy. Nie przegrali dotąd żadnego spotkania, zdobywając komplet punktów na boiskach rywali, m.in. ŁKS-u i Górnika Zabrze. Zespołu, który miał walczyć o utrzymanie się w pierwszej lidze, stali się jednym z kandydatów do występów w rozgrywkach o europejskie puchary. Próbowaliśmy przed i po ostatnim meczu Zagłębia znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd ta nagła metamorfoza. Oto co usłyszeliśmy. Ja uważam, że już kiedyś to mówiłem, że Wiesiu Wojna naprawdę jest dobrym trenerem i potrafił ułożyć ten zespół. Może nie ma tutaj w tym zespole gwiazd, jakichś wybitnych zawodników aktualnie, którzy by tam byli zawodnikami wiodącymi na przykład w reprezentacji kraju. Natomiast jest tutaj grupa 18 zawodników, bo tak trzeba liczyć, czy 19 nawet zawodników, którzy zostali ściągnięci z zespołu na przykład Legnickiej Miedzi, którzy wiedzą, na czym polega gra w piłkę nożną, a z drugiej strony w momencie, kiedy jest naprawdę taka rywalizacja, że człowiek nie ma problemu, jeżeli dwóch, trzech pauzuje za kartki, że wchodzą następni i grają równorzędną piłkę, to ta rywalizacja jest zdecydowanie agresywniejsza, a to prowadzi tylko do pozytywnych rzeczy. I na pewno zespół Zagłębia jest tym zespołem, który walczy od pierwszej do ostatniej minuty, bo gdyby nie walczył, to takich wyników by nie było. Zespół do rozgrywki jest bardzo dobrze przygotowany. Po wzmocnieniach, jakie nastąpiły, trzema zawodnikami zespół się skonsolidował. Na treningach jest zaangażowanie, walka, każdy walczy, każdy chce grać, każdy biega. Także uważam, że ten zespół stać na dzień dzisiejszy, nawet na Mistrzostwo Polski. Oczywiście po dzisiaj to jest niemożliwe, nie? Ale od nowej rundy na pewno takie cele będziemy stawiać sobie. W spotkaniu z poznańskim Lechem piłkarze i szkoleniowiec Zagłębia przeżywali ciężkie chwile. Gospodarze przegrywali już 0-2 i wydawało się, że ich szczęśliwa passa dobiega końca. Zdecydowana, ambitna gra w ostatnich 10 minutach doprowadziła do remisu, a niewiele brakowało, by komplet punktów przypadł drużynie Wiesława Wojny. Trener Zagłębia miał więc raz jeszcze powody do satysfakcji. Dzisiejszy mecz zawierał wszystko, całą dramaturgię, niewykorzystany karny. Przegrywaliśmy 2-0, no i zespół pokazał klasę, pokazał charakter i tacy zawodnicy powinni mierzyć wysoko i osiągać wysokie cele. Kadra Zagłębia Lubin jest liczna i wyrównana, dlatego o miejsce w podstawowym składzie toczy się ostra rywalizacja. Doświadczył tego m.in. Krzysztof Nalepka, który długo czekał na swoją szansę. Jaka jest recepta na sukces? No cóż, tylko ciężka praca, tak mi się wydaje, i przede wszystkim dobry, zgrany kolektyw. Jesteście na tę pracę przygotowani? No myślę, że tak, że to pokazujemy. Wiosną w Zagłębiu zadebiutowało kilku piłkarzy z niższych klas. Dobrze zaaklimatyzowali się w drużynie, m.in. Górski i Przerywacz. Rewelacyjnie gra Zbigniew Czajkowski, który bezpośrednio z Urzędu Stanu Cywilnego udał się z małżonką na spotkanie z Lechem. Pan młody należał do wyróżniających się postaci tego emocjonującego meczu. Jakie macie plany na dalsze spotkania? Na jakim miejscu chcielibyście zakończyć te rozgrywki? Na pewno było ciężko na początku, chcieliśmy się utrzymać, no ale wyszło tak jak wyszło. Nie przegraliśmy do tej pory meczu, no i chcielibyśmy startować w europejskich pucharach i zakończyć ligę, no na pewno na trzecim, drugim miejscu. Zagłębie zachowało miano niepokonanej drużyny w rundzie wiosennej. W Lubinie panuje optymizm. Wszyscy wierzą, że zespół Wiesława Wojno wystąpi w pucharze UEFA. Ale jeśli nawet nie uda się w tym roku, w przyszłym sezonie Zagłębie stanie przed szansą powtórzenia sukcesu sprzed lat. Tę drużynę z pewnością stać na skuteczną walkę o tytuł mistrza Polski. Remis mimo wszystko korzystniejszy dla Zagłębia. Puchar UEFA coraz bliżej Lubina. Pucharowe aspiracje mają też piłkarze GKS-u Katowice. Ba, katowiczanie mogą mieć nawet kłopoty z wyborem europejskich rozgrywek. Zagrają w finale Pucharu Polski, mocno usadowili się w ligowej czołówce. W ostatniej serii odnieśli czwarte, kolejne zwycięstwo. Czy po takim meczu jak Polska-Izrael, jeden z jego bohaterów wróciwszy na ligowe boiska, czuje się tamtym meczem uskrzydlony, czy też może trochę wypalony? Skrzydlony raczej. Mam nadzieję, że mecz dzisiejszy, w którym będę grał przeciwko Jurkowi Brzęczkowi, bądź co bądź kandydatowi również do reprezentacji, na mojej pozycji też, wypaść jak najlepiej i udowodnić, że nieprzypadkowo się tam znalazłem.
Rywalizacja Bukalskiego z Brzęczkiem w środku pola mogła być kluczową sprawą meczu krakowskiego Hutnika z katowickim GKS-em i zadecydować o jego wyniku. Bardzo aktywny Brzęczek uciekał od Bukalskiego w bok i zaczął dokładnymi centrami siać niepokój na polu karnym krakowian. Teraz stworzył pierwszą okazję Pawłuszkowi i Strojkowi uratował Szypowski. Trener Kocąb szybko ocenił niebezpieczeństwo. Przy Brzęczku jeden musi stać! Jemu nie wolno pozwolić na takie podanie! Co to za kwestie jest? Początek był jednak szczęśliwy dla Bukalskiego i zespołu gospodarzy. Po złym wyrzucie piłki przez Kucza Janusz Jajko fauluje Zakariego Lambo, a Krzysztof Bukalski właśnie pewnie wykorzystuje rzut karny i strzela w lidze swą 11. bramkę. Jerzy Brzęczek nie kapituluje. Znów stworzył szansę Zdzisławowi Strojkowi. Dopiero jednak rzut wolny w 41. minucie meczu, perfekcyjnie wykonany przez Borawskiego, przynosi gościom zasłużone wyrównanie. Bramka w ostatnich sekundach pierwszej połowy meczu, którą strzelił GKS, była już raczej prezentem defensywy krakowskiej, wykorzystanym przez Zdzisława Strojka. To mogło załamać trenera i jego zespół, ale nie załamało. W drugiej połowie do ofensywy ruszył Hutnik, a jej dyrygentem był Krzysztof Bukalski, groźny również dla gości jako strzelec. Dla Bukalskiego, który w tym czasie był znacznie bardziej widoczny od Brzęczka i jego zespołu, był to okres dobry, a zarazem pechowy. Najpierw fatalnie prowadzący ten mecz sędzia Zygmunt Ziober zbyt pochopnie wyrzucił z boiska Zakariego Lambo. Hutnik gra w dziesiątkę. Przypomina o sobie Brzęczek, który znakomicie wypuszcza Strojka. Ten nie trafia, ale w starciu z własnym bramkarzem bolesnej kontuzji doznaje Kowalik i gospodarze ostatni kwadrans próbują zmienić losy meczu w dziewiątkę. Bezskutecznie. Policja poradziła sobie szybko z tymi, którzy sędziemu chcieli swe słuszne racje przekazać w bandycki sposób. Hutnik przegrał, ale Bukalski był chyba nieco lepszy od Brzęczka. Panie Urku, chyba dobrze się panu grało dzisiaj. Czy przypuszcza pan, że jeszcze w tym sezonie skoczy pan do reprezentacji na rozgrywającego? Na pewno będę walczył o to, żeby grać w reprezentacji, ale ostatnio drużyna wygrała. Jest takie powiedzenie, że zwycięskiego składu się nie zmienia i po prostu to będzie zależało oczywiście przede wszystkim od mojej dyspozycji, jak również od trenera. Ja myślę, że na pewno będę robił wszystko, żeby do tej reprezentacji wrócić, a czas pokaże, czy mi się to uda. A jak pan sądzi, jak z tą dyspozycją jest obecnie? Ja szczerze mówiąc jestem zadowolony, od kilku meczów gram coraz lepiej, strzeliłem dwie bramki, tak więc no myślę, że po tym początku niezbyt dobrym, teraz już czuję się coraz lepiej, rozumiem z kolegami i po prostu myślę, że z meczu na mecz będzie jeszcze lepiej. Poza walką o europejskie puchary trwa mordercza walka o trenerskie stołki. Jeszcze kilkanaście dni temu gratulowaliśmy trenerowi Ruchu mocnej pozycji w klubie, chyba się jednak pomyliliśmy. Dziś w samo południe Albin Wira został zwolniony. Zastąpił go dotychczasowy menedżer Jerzy Wyrobek. Albin Wira to już 15 szkoleniowiec zwolniony w tym sezonie z pracy. 15, ale nie ostatni. Otóż wczoraj nagle złożył rezygnację trener Widzewa Ryszard Polak. Zastąpił go, nie jak przypuszczano, Grzegorz Lato, a Franciszek Smuda, były szkoleniowiec Stali Mielec. Cała ta trenerska karuzela zakrawa na kpinę i kojarzy się ze zwykłą dziecinadą. Przejdźmy do pozostałych spotkań. Warta, chociaż będzie prowadzić po strzale Magowskiego, przegra ten mecz 1-2. W ten sposób skończyła się seria 5 kolejnych zwycięstw na własnym boisku. Inną serię zakończy rywal Warty, Łódzki Klub Sportowy. Dla niego będzie to pierwsza wygrana po 3 kolejnych porażkach. Gole Wieszczyckiego i Płóciennika zdobyte w ciągu jednej minuty to udane powitanie nowego trenera Łodzian, Zbigniewa Lepczyka. W Stomilu im gorzej, tym lepiej. Nieustanna walka w zarządzie spowodowała odejście jednego ze sponsorów. Piotra Wieczorka, trener Bogusław Kaczmarek ledwo przetrwał głosowanie działaczy. Uratował posadę 6 głosami za, przy 4 przeciw. Publicznie mówił też Kaczmarek, że piłkarze jego drużyny muszą mieć chyba słabe plecy, skoro nie mogą udźwignąć ciężaru popularności. I w tak złej atmosferze wreszcie świetna gra Stomilu i 4-0 z Sokołem. Najlepszy na Sokoła Sokołowski.
Ruch Chorzów występuje w Ekstraklasie już 60. sezon. Żaden inny polski zespół nie ma równie długiego stażu ligowego. Niestety nadchodzi chyba pora na pobyt do drugiej ligi. Po takich porażkach jak ta ze Stalową Wola tracą wiarę najwięksi optymiści. A oto pozostałe wyniki 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bezbramkowe remisy Widzewa z Górnikiem, Krakowa z Petrochemią i Olimpii ze Stalą Mielec. Tabela pierwszej ligi. Aż 7 zespołów utrzymało miejsca w poprzedniej kolejki. Padła Stal, Pogoń awansowała o jedno oczko. W drugiej części tabeli Stomil Olsztyn, Raków Częstochowa do góry. Na pozostałych 3 miejscach bez ostatniej zajmuje Warta, Ruch i Petrochemia. Rycerze Wiosny to Zagłębie i Legia. Obydwa zespoły zdobyły po 16 punktów. Legia strzeliła więcej bramek, ma lepszą różnicę, ale przyznaliśmy pierwsze miejsce Zagłębiu, które prowadzi. Nie przegrało meczu. A oto strzelcy. Jerzy Podbrożny, ale naciskają Bukalski, Dębiński i Leszek Pisz, który zdobył ostatnio bramkę. W klasyfikacji Fair Play prowadzi Ruch, który jest na końcu ligowej tabeli. Legia, GKS Raków i Widzew. A oto bramka kolejki. Wygrał ponownie 4. raz w kwietniu Leszek Pisz. Za nami 5 kolejek kwietnia wraz z tygodnikiem Piłka Nożna. Wybraliśmy trenera, piłkarza i jedenastkę miesiąca. Trenerem miesiąca został Paweł Janas. Jego zespół odniósł 5 kolejnych zwycięstw. Piłkarzem miesiąca został oczywiście kapitan stołecznej Legii, Leszek Pisz, który strzela bardzo dużo bramek i wszystkie piękne. W jedenastce miesiąca obok ligowych gwiazd, takich jak Pisz, Brzęczek czy Dębiński, zwracamy uwagę na zawodników mniej znanych. Zbigniewa Czajkowskiego, zwanego lubińskim Hesslerem, czy jego klubowego kolegę Radosława Kałużnego, którego piękny gol dał młodzieżówce wygraną z Izraelem. Nieobecnym w naszej jedenastce gorąco polecamy najbliższe mecze. Za miesiąc wybierzemy kolejną jedenastkę. Wybory bramki miesiąca zdominował jeden zawodnik, Leszek Pisz. Chociaż pierwszą kwietniową premierę za najładniejszego gola otrzymał Radosław Kałużny. 4 następne plebiscyty kibica rozstrzygnęli na korzyść kapitana Legii. Pisz strzelał najczęściej i najpiękniej. Zapraszamy do wyboru bramki kwietnia. Pierwsza bramka, Radosław Kołużny, strzelona w meczu z Sokołem. Dzwonimy 0700 25 201. Jak już powiedzieliśmy, kolejne gole to bramki Leszka Pisza. Ta zdobyta w meczu Stali Mielec z Legią Warszawa. Dzwonimy 0700 25 202. I bramka numer 3, zdobyta przez Leszka Pisza w meczu z Sokołem. Dzwonimy 0700 25 203. Bramka 4 w spotkaniu z ŁKS-em. 0700 25 204. I ostatnia bramka zdobyta w spotkaniu z Pogonią. Dzwonimy 0700 25 205. Polska pierwsza liga zrzesza 18 drużyn i należy do najliczniejszych w Europie. Więcej zespołów rywalizuje tylko w ekstraklasie angielskiej Premier League, 22 zespoły. UEFA dąży jednak do tego, by najwyższe klasy w poszczególnych krajach nie posiadały więcej niż 18 drużyn. Liga angielska do następnego sezonu wystartuje w składzie zmniejszonym o 2 kluby. Na przeciwnym biegunie znajduje się pierwsza liga Estonii. Występuje tam tylko 8 zespołów.
Po 10 skupiają m.in. ligi Islandii i Wysp Owczych, ale tam sezon trwa bardzo krótko. Również 10 klubów gra w Ekstraklasie Austrii, lecz rywalizacja odbywa się systemem czterorundowym, więc każda drużyna odbywa w sezonie aż 36 spotkań. Tylko w kilku ligach, choćby w szwajcarskiej, obowiązuje system play-off polegający na rozgrywaniu fazy wstępnej i potem dzieleniu stawki na grupę spadkową oraz walczącą o mistrzostwo. Wielkość naszej ekstraklasy spełnia sugerowaną przez UEFA normę. Także 18 drużyn jest na przykład w pierwszej lidze Niemiec, Włoch, Belgii czy Holandii. Pojawiają się jednak głosy, że Liga Polska uległa nadmiernemu rozbudowaniu. Problem ten powinna rozstrzygnąć rzeczywistość, czyli finansowa kondycja klubów. W każdym razie sezon 94-95 w tej 18-drużynowej ekstraklasie jest całkiem interesujący. A teraz czas na rozstrzygnięcie naszych konkursów. Najmniej żółtych kartek na Mistrzostwach Świata reprezentacja Polski otrzymała w Argentynie w roku 1978. Tylko 3. A oto nasza nagroda ufundowana przez Snickers. Dresy sportowe. I oto lista laureatów. Gratulujemy. W ostatnim konkursie pytaliśmy o to, któremu z piłkarzy po raz pierwszy w historii futbolu pokazano żółtą kartkę. Pytanie było bardzo trudne, ale kibice nie mieli najmniejszych kłopotów z prawidłową odpowiedzią. Pierwszym ukaranym był Rosjanin Jewgenij Serafimowicz-Łowczew. Miało to miejsce w meczu Związku Radzieckiego z Meksykiem w finałach Mistrzostw Świata w roku 1970. I oto nasi laureaci, którzy otrzymają dresy ufundowane przez Snickers. Michał Wyklik ze Lwowa. Cieszymy się, że jesteśmy oglądani nawet we Lwowie. Gratulujemy. Pora na nową zagadkę. Który z polskich piłkarzy i kiedy otrzymał nagrodę Fair Play UNESCO? Nagrodami będą jak zwykle dresy ufundowane przez Snickers. Przypominamy, który z polskich piłkarzy i kiedy otrzymał nagrodę Fair Play UNESCO. A oto nasz adres. Magazyn piłkarski Gol, program drugi Telewizji Polskiej. Ulica Jana Pawła Woronicza, 17 00 990 Warszawa. Prosimy tylko o kartki pocztowe. Listy nie będą brały udziału w konkursie. Następna, 27. kolejka już w najbliższy weekend. 7 spotkań w sobotę i 2 w niedzielę. Meczem kolejki będzie spotkanie w Zabrzu. Legia wyjeżdża na mecz z Górnikiem. Widzew z nowym trenerem zagra w Poznaniu. Ten mecz w niedzielę o 17. GKS nie traci mistrzowskich aspiracji, ale w miejscu o punkty z pewnością nie będzie łatwo. O 16.30 rozpocznie się mecz Petrochemii z Rycerzami Wiosny z Zagłębiem. Czy Zagłębie zdoła pozostać niepokonane? Mecz 100 mil ŁKS, sobota godzina 16. W Szczecinie Pogoń podejmować będzie poznańską Wartę. Mecz o godzinie 17. W Gniewach derby Wielkopolski. Sokół zmierzy się z Olimpią. Ten mecz w niedzielę o godzinie 15. W Stalowej Woli spotkanie Stali z Rakowem. Sobota, godzina 17. Ruch zagra z Hutnikiem. To wszystko w naszym dzisiejszym programie. Następne spotkanie z magazynem Gol wyjątkowo w najbliższy wtorek o 16.30. Wcześniej zapraszamy na ligowe stadiony. Ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.